Drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie potężnego głośnika bezprzewodowego. Jest to głośnik firmy Rappu, model A800. Naprawdę spora rzecz, widzicie opakowanie stojące obok mnie. Za chwilę dokładnie mu się przyjrzymy, a za jakiś czas zobaczycie pełne testy, a także poglądowy test dźwięku. Będziecie mogli sprawdzić, co ten głośnik potrafi. Jeśli jesteście ciekawi, ile takie urządzenie kosztuje, sprawdzicie to sobie w opisie filmu. Zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, tak więc oto ogromne opakowanie głośnika Rappu A800. Nie wiem, czy dużo się z niego dowiemy, ponieważ ciężko nim tu będzie manewrować. Natomiast oczywiście wiemy, że jest to głośnik Bluetooth w wersji Bluetooth 4.0 i kompatybilny ze smartfonami i tabletami. Ok, powiem Wam, że za dużo specyfikacji nie znalazłem, może będzie jakaś instrukcja. Natomiast wiemy, że mamy tryb NFC, czyli takie parowanie dotykowe przez telefon. Moja Nokia Lumia akurat tego nie ma, natomiast można to sobie oczywiście wykorzystać, jeśli mamy ten tryb NFC. Multiply Connection, możemy ten głośnik połączyć z dwoma telefonami, bardzo fajna funkcja. Takiej funkcji powiem, że jeszcze w poprzednich głośnikach, które testowałem, nie było, więc chętnie to sobie sprawdzę. Perfect Audio Experience, no czyli jakość dźwięku. Jest to już zaawansowany głośnik, natomiast do recenzji postaram się Wam dokładnie też dowiedzieć, co tam faktycznie w nim siedzi. Na pewno są przynajmniej dwa głośniki, może też jakiś subwoofer, może jakiś wzmacniacz. To już sobie na spokojnie sprawdzimy. No i inteligentna aplikacja dostępna na smartfony też do zarządzania tym głośnikiem. Bardzo fajna sprawa. No cóż, teraz spróbujemy go sobie otworzyć. Nie wiem, czy mi wystarczy miejsca. Ok, jakoś się udało. Mamy tutaj jeszcze taką klapkę osłaniającą głośnik. Już patrzymy, jest jakaś instrukcja pokazująca cechy i funkcje tego głośnika, ale to sobie już za chwilkę zobaczymy sami. Sam głośnik już widać, jest naprawdę spory. Natomiast mam tutaj jeszcze zasobnik z akcesoriami. Dobra, już go mam. Już patrzymy, co tutaj ciekawego. Zobaczcie, pierwsza rzecz, kabelek, mini jack do połączenia bezpośredniego, nawet z takim paseczkiem na żebrze, żeby go sobie spiąć, jego nadmiar. Fajna rzecz, na pewno się przyda, ponieważ dzięki temu możemy go bez problemu podłączyć do urządzeń, które na przykład nie obsługują Bluetooth, jak komputery PC niektóre. Na przykład mój komp nie posiada Bluetootha, więc wtedy sobie taki głośnik mogę podłączyć przez mini jacka. Też cieszyć się fajnym dźwiękiem z tego głośnika. Teraz tak, tu jest coś sztywnego. Zapewne jakaś instrukcja będzie większa. To co mieliśmy na początku, to takie sterowane, to jakiś quick start guide. Tak więc mamy tutaj porządnie to wszystko opisane, zawartość opakowania, funkcje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co siedzi w tym głośniku, to raczej będę musiał poszukać na stronie Rappu. No i moi drodzy, piękna rzecz, bardzo przydatna, zasilacz sieciowy. Czyli nie musimy tego głośnika w kółko ładować. Zapewne ma też jakąś swoją baterię wewnętrzną, oczywiście jak każdy głośnik bezprzewodowy, tylko nie było tam informacji, jaka jest pojemność. Ale oczywiście poczekajcie do recenzji, wszystko będzie jasne. Natomiast zasilacz sieciowy, piękna sprawa, ponieważ jeśli chcemy go na przykład używać w domu, tak cyklicznie, ciągle na co dzień, wtedy nie musimy się martwić o ciągłe doładowywanie tej energii, czy na przykład włączymy piosenkę, a on za chwilkę nam się wyłączy. Możemy go po prostu podpiąć na stałe i nie przejmować się zasilaniem. Tak więc super opcja, za to już jest ogromny plus. No i wydobywamy sam głośnik. Myślę, że tutaj w zestawie już nic więcej nie będzie. I cóż, powiem Wam, że głośniczek naprawdę piękny. Taki futurystyczny design. Swoje waży, jest naprawdę konkretny. Tu mam kolor czarny, bardzo elegancki. Z tego co widziałem, jest także pomarańczowy, turkusowy i nie wiem, być może jakiś jeszcze. Zobaczcie, od spodu naprawdę dwa wielkie antypoślizgi, które powodują, że jest jak przyklejony. Bardzo fajne wykończenie, aluminium, logo Rappu też bardzo fajne. Tutaj mamy plastikową obudowę, ale tworzywo jest naprawdę wysokiej jakości. Zobaczcie, tu mamy jakiś wlot powietrza, czyli pewnie jakiś tam subwoofer w nim jednak jest.
wejście na mini jacka oraz wejście na ten zasilacz sieciowy. I moi drodzy, tutaj mamy jeszcze panel sterowania. To jest zapewne miejsce do NFC. Mamy włącznik, widzicie, że to jest podświetlane. Głośniej i ciszej. Tutaj jest chyba wyłączenie dźwięku. Oraz mamy też przycisk do Bluetooth, czyli parowanie. Nic nie było, czy ten głośnik ma mikrofon. Jeśli nie ma, to myślę, że nic nie szkodzi. Natomiast powiem Wam, że jak na takie pierwsze wrażenie, to zrobił na mnie po prostu kolosalne. Tak więc zrobimy niedługo testy. Posłuchamy go sobie. Zobaczymy, na ile starcza ta wbudowana bateria, jaki jest zasięg i tak dalej. Dziękuję Wam dzisiaj za rozpakowanie. Myślę, że urządzenie naprawdę ciekawe. Będzie warto obejrzeć recenzję. Zapraszam Was w międzyczasie na mojego Facebooka i do opisu filmu. Macie tam ciekawe linki. Pozdrawiam Was. Cześć.